gdzie jest zakumulowany w lasach, po prostu jest zamieniony na dwutlenek węgla, który zwiększa koncentrację dwutlenku węgla w atmosferze. A więc w związku z tym, żeby przeciwdziałać temu procesowi, trzeba wychwycić ten dwutlenek węgla po to, żeby regenerować gleby, żeby regenerować lasy. A w związku z tym, jak będziemy regenerowani gleby i regenerowani lasy, no będzie większa możliwość sprawcza tych gleb w kierunku produkcji żywności, będzie hamowany proces pustynnienia, będzie rzeczywiście sprawa związana z poprawą jakości wody, jakością powietrza. To są takie podstawowe jak gdyby prawa ekologiczne. I porozumienie paryskie wyraźnie mówi, mamy dwie koniecznością naszego działania jest to, żeby zmniejszyć koncentrację dwutlenku węgla w atmosferze jak najszybciej, jak najtaniej, jak najbardziej efektywniej, ale mamy do tego dwa równorzędne działania. Z jednej strony redukcję emisji, czyli mniej emitować dwutlenku węgla do atmosfery poprzez lepsze spalanie tradycyjnych nośników energii, takich jak węgiel kamienny, węgiel brunatny, takich jak gaz, ropa naftowa, ale z drugiej strony również zahamować proces degradacji lasów, dlatego że jak degradujemy lasy, to też nic innego nie robimy, jak ten węgiel organiczny, który jest gromadzony w tych lasach, zamieniamy w dwutlenek węgla, który zaczyna funkcjonować w atmosferze, a więc zwiększa się koncentracja dwutlenku węgla w atmosferze, a to ma właśnie ogromny wpływ na jakość wody, jakość powietrza, na ochronę bioróżnorodności, na produkcję gleb. I to porozumienie paryskie wyraźnie mówi dwa kierunki działania, równoprawne. Z jednej strony redukcja emisji, czyli innowacje, nowe technologie spalania, bardziej racjonalne użytkowanie tych zasobów przyrodniczych, ale z drugiej strony wychwytywać ten dwutlenek węgla z atmosfery po to, żeby właśnie regenerować te gleby, żeby te gleby były bardziej sprawne, żeby więcej produkowały żywności, żeby hamować proces pustynnienia. To jest, nie ma innej możliwości, jak w ten sposób, żeby rzeczywiście no, regenerować te gleby, zalesiać te tereny i tego rodzaju programy na świecie zaczynają powstawać. A więc uniwersalna encyklika Ojca Świętego Laudato Si, wytyczająca kierunki działania i do tego akt sprawczy. Akt sprawczy prawie 200 państw świata mówi tak, musimy zacząć inaczej działać, zacząć działać bardziej sprawnie po to, żeby zażegnać te główne problemy, a te problemy są rzeczywiście niezwykle istotne. I muszę powiedzieć, że tu jest ten zbieg takiej okoliczności. Z jednej strony encyklika Laudato Si w czerwcu 2015 roku i równocześnie grudzień 2015 roku przyjęcie porozumienia paryskiego, które jak gdyby wytycza kierunki działania, daje możliwość sprawczą tego, żeby rzeczywiście spojrzeć na naszą Ziemię z punktu widzenia racjonalnego działania, z punktu widzenia załatwienia tych podstawowych problemów świata. A zatem ta debata światowa na temat Ziemi od 1992 roku do 2015, można powiedzieć, dotarła do takiego punktu kulminacyjnego, gdzie jednocześnie głos Kościoła i głos świata jest ze sobą tożsamy i jest ta wspólna troska. To nie znaczy zapewne, że wcześniej Kościół nie zabierał tutaj głosu w tej dyskusji. Natomiast rodzi się takie pytanie, jeżeli dziś zrównoważony rozwój jest tematem naszej dyskusji w świetle encykliki Laudato Si Ojca Świętego Franciszka, to jesteśmy tego świadomi, że ekologia, troska o wspólny dom, o środowisko, to troska tych, którzy znając zdanie z Pisma Świętego, czyńcie sobie ziemię poddaną, wiedzą, że to jest zdanie Stwórcy i trzeba ziemię czynić sobie poddaną w zgodzie z naturą, w zgodzie z Twórcą, ale człowiek, gdzie ma znajdować, zajmować swoje miejsce, odpowiedź jest w centrum, ale na pewno nie nad Bogiem, ani nie pod przyrodą. Natomiast wydaje się, że ta dyskusja i też encyklika Ojca Świętego jest takim sztandarowym argumentem ekoterrorystów, że trzeba tutaj wykorzystać i Pana Boga, i encyklikę, i Kościół do tego, że to przyroda ma być ponad człowiekiem, a człowiek ma być w służbie przyrodzie. I tutaj chciałbym Pana Ministra zapytać o to, w jakim nurcie należy umiejscowić encyklikę papieża Franciszka Laudato Si i całe doświadczenie katolickiej nauki społecznej Kościoła odnośnie miejsca człowieka we wszechświecie. Dziękuję bardzo, Ojcze. Rzeczywiście sprawa jest niezwykle, niezwykle istotna i ważna.
jest pewien spór, bo ten ojciec wspomniał tu o ekocentryzmie co nieco, więc rzeczywiście to jest opatrznie troszeczkę interpretowana chociażby definicja zrównoważonego rozwoju. A więc trzeba wrócić do źródeł i do tej podstawowej definicji zrównoważonego rozwoju, która głównie została jednak stworzona w Rio de Janeiro i można powiedzieć bardzo krótko, że zrównoważony rozwój to nic innego jak szybki wzrost gospodarczy, czyli wzrost gospodarczy powiązany z racjonalnym użytkowaniem zasobów przyrodniczych i respektowaniem praw człowieka. I tu to będzie oczywiście sloganem, jest sloganem, o ile nie przyjmie się dwóch podstawowych założeń. Pierwszym podstawowym założeniem jest to, że człowiek jest podmiotem zrównoważonego rozwoju, no i w związku z tym nie tylko ma prawo, ale i obowiązek żyć, a w związku z tym powodować zmiany w tym środowisku poprzez użytkowanie tego środowiska w ten sposób, żeby ono służyło. No i drugie założenie, że żadna z działalności gospodarczych człowieka nie musi pogarszać stanu zasobów przyrodniczych, a wręcz odwrotnie, te zasoby przyrodnicze można również i naprawiać za pomocą działalności gospodarczej, tylko trzeba wiedzieć, jak to robić. I również te dwa, jak gdyby tak podstawowe założenia, będą swego rodzaju sloganami, o ile nie będziemy tego mierzyli konkretnymi wskaźnikami zrównoważonego rozwoju. I takim pierwszym wskaźnikiem zrównoważonego rozwoju, nie ulega najmniejszej wątpliwości, jest to, że mamy mieć więcej pieniędzy w kieszeni, a więc wzrost gospodarczy, prawda? Bo to się nie można mówić o wzroście gospodarczym, kiedy będzie spadał produkt narodowy brutto, prawda? No, kryzys ekonomiczny, gospodarczy i tak dalej. To nie jest zrównoważony rozwój. A więc pierwszy wskaźnik to chociażby taki wskaźnik jak no, produkt narodowy brutto, czy też projekt wskaźniki ekonomiczne. To nie ulega najmniejszej wątpliwości. No, drugim wskaźnikiem, ponieważ człowiek jest podmiotem, no to chociażby taki wskaźnik jak długość życia. Nie można mówić o zrównoważonym rozwoju, jakby nie spadła długość życia człowieka, ale ta długość życia człowieka musi wynikać nie z tego, że coraz dłużej żyjemy, ale z tego, że mamy zdrową strukturę populacji. Ja chcę długo żyć, ale na mnie musi ktoś pracować. A więc w związku z tym nie można mówić o zrównoważonym rozwoju bez zdrowej struktury populacyjnej, bez zdrowej populacji, która zapewnia sobie tą możliwość istnienia. A więc dochodzimy do takiego wskaźnika, chociażby jak dzietność kobiet. Nie można mówić o zrównoważonym rozwoju, gdy ta dzietność kobiet spada poniżej 2,5. A więc 2,5 dziecka średnio na jedną kobietę, prawda? No to tyle, to zapewnia trwałość występującej populacji, że będziemy w tej samej strukturze, że my mamy określoną ilość młodych i starszych ludzi i ci starsi ludzie będą utrzymywani przez tych młodych. Ja chcę naprawdę długo żyć, ale chcę, żeby ktoś na mnie pracował, prawda? Bo sam wskaźnik długości życia, niektórzy mówią, no będzie dłużej, to jest wskaźnik zrównoważonego rozwoju. Otóż nie, bo gdybyśmy popatrzyli na populację wymierającą, chociaż jakoś tam, no to w końcu dojdzie do tego, że średnia długość życia człowieka może być 123 lata. Dlaczego? Bo ostatni, który umrzeł, to jeden ma 125, a drugi 124 i 123. Więc w związku z tym musi być struktura, odpowiednia struktura klas wieku w tej populacji. No i oczywiście tej struktury klas wieku w populacji no nie można w ten sposób załatwiać, żebyśmy powiedzmy, że no tak, to w takim razie przewaga młodych klas wieku, ale starszy jest niepotrzebny, no to może eutanazja. Nie, nie, to nie są prawa człowieka. Prawa człowieka to jest prawa do godnego życia, to jest prawa do naturalnej śmierci, to jest i do integralnego rozwoju. Do rozwoju, przy dbanie o populację ludzką autentycznie. To są prawa człowieka. Prawda, człowiek ma obowiązek i prawo użytkować. No i następnie są pewne wskaźniki, które są związane ze środowiskiem. A mianowicie nie można mówić o zrównoważonym rozwoju przy pogarszającej się jakości wody, braku dostępu do tej wody. No to nie jest zrównoważony rozwój, wręcz odwrotnie. I możemy to rzeczywiście robić, czy poprawiać jakość wody poprzez to, że zwiększamy dostęp do tej wody, zapewniamy dostęp do wody, ludziom tą wodę zapewniamy w różnych rejonach świata. Nie można mówić również, i do tego służy oczywiście konwencja o pustynieniu, no to typowa taka konwencja, która mówi w jaki sposób działać, żeby te zasoby wodne zostały rzeczywiście poprawione. Nie można również mówić o zrównoważonym rozwoju przy pogarszającej jakości powietrza, no więc mamy duże aglomeracje miejskie, wskaźnik jasny, prawda? A mianowicie poprawa jakości powietrza i tu jest bardzo mocno skorelowana tym konwencja klimatyczna, która
wyraźnie mówi, że wraz z rozwojem gospodarczym mamy coraz mniej emitować do atmosfery, również i dwutlenku węgla, prawda, ale nie tylko dwutlenku węgla, i innych substancji toksycznych dla człowieka. Nie można oczywiście mówić, ojcze, o zrównoważonym rozwoju przy zaniku rodzimych gatunków roślin i zwierząt. Przecież człowiek musi korzystać z tych gatunków roślin i zwierząt, a w związku z tym brak zaniku gatunków jest wskaźnikiem zrównoważonego rozwoju, albo może jeszcze lepiej. W tych rejonach świata, gdzie doprowadzono do zaniku wielu gatunków dziko żyjących, no to działalnością gospodarczą musimy te gatunki przywrócić z powrotem, żeby występował, że człowiek mógł z nich korzystać. A więc jest to zrównoważony rozwój. No i tu mamy jeszcze sprawy związane ze zrównoważonym rozwojem. Czyli zauważcie Państwo, że zrównoważony rozwój to jest również, i to na to zwraca ojciec uwagę święty Franciszek, to są miejsca pracy. Miejsca pracy, szczególnie w terenach wiejskich. Ojciec Święty wyraźnie mówi, że te miejsca pracy w terenach wiejskich oparte o stosunkowo małe gospodarstwa rolne to są najbardziej efektywne gospodarstwa pod względem produkcji żywności, pod względem produkcji dobrej żywności, i w związku z tym no, ten ogromny rozwój wielkoobszarowego rolnictwa, intensywnego rolnictwa jest tym czynnikiem, który nie zapewnia dobrobytu na świecie, nie zapewnia spraw związanych z likwidacją głodu, wręcz odwrotnie, są sprawy związane z tym, że tam, gdzie są drobne gospodarstwa, tam, gdzie człowiek użytkuje te odpowiednie zasoby przyrodnicze, tam tego głodu rzeczywiście nie ma. No i sprawy ostatnie związane to są sprawy tutaj, które są głód i woda, to podstawowe czynniki, które powodują no, te ogromne, no, ja bym powiedział, krzywdą, ogromną krzywdę ludzką w układzie światowym, a mianowicie migrację, wykluczenie, prawda? No i sprawy niezwykle, niezwykle ważne z punktu widzenia no, w ogóle istnienia, no, współistnienia wielu narodów. A więc to są sprawy, o których Ojciec Święty mówił w encyklice Laudato Si, a porozumienie paryskie jak gdyby wyszło temu naprzeciw, i muszę powiedzieć, że jestem z tego powodu niezwykle, niezwykle zadowolony, dlatego że udało nam się w Paryżu no, doprowadzić do tego, że doprowadziliśmy nie do stwierdzenia dekarbonizacji świata, tylko doszliśmy do zapisu w porozumieniu paryskim, gdzie mówimy o neutralności klimatycznej, czyli mamy już dążyć do tego, żeby tyle, ile emitujemy dwutlenku węgla, tyle równocześnie pochłaniamy tego dwutlenku węgla, po to, żeby właśnie ten układ przyrodniczy był zregenerowany. Encyklika Ojca Świętego Franciszka Laudato Si, troska o wspólny dom i zrównoważony rozwój w świetle tej encykliki, to temat do naszego spotkania. Profesor doktor habilitowany Jan Szyszko, minister środowiska. Zanim będziemy rozmawiać o trzech wielkich konferencjach 2015 i 2016 roku z przedstawicielami świata nauki, jak również z przedstawicielami Kościoła, łącznie z ówczesnym prefektem Kongregacji Nauki Wiary Gerardem Millerem, to pamiętamy pojawienie się, czy pierwsze zetknięcie się z encykliką Ojca Świętego Franciszka Laudato Si. Wieszczono wówczas koniec dla polskiego węgla nareszcie, a przecież niejednokrotnie z panem ministrem, jeszcze jako posłem, ale zawsze profesorem, doktorem habilitowanym, rozmawialiśmy o tym, że to właśnie węgiel jest szansą dla rozwoju też, rozwoju zrównoważonego, zintegrowanego, i wówczas mówiono koniec z węglem, koniec z polskim węglem. I teraz jak umiejscowić, jak rozważyć takie zestawienie Laudato Si Ojca Świętego Franciszka, a polski węgiel? Ja myślę, że tu jest pewne niezrozumienie, a mianowicie węgiel, który w Polsce jest, no, ja bym powiedział, podstawą bezpieczeństwa energetycznego, to jest ten nośnik energii, który trzeba użytkować w sposób coraz bardziej racjonalny, w ten sposób, żeby zwiększać efektywność wykorzystania tego dwutlenku węgla, ale znaczy tych zasobów węgla kamiennego, węgla brunatnego, czy też innych nośników, tradycyjnych nośników energii, ale z drugiej strony mniej go emitować, czyli to jest no, innowacyjność, technologie, tu jest ogromne pole do popisu, szczególnie w państwach wysoko rozwiniętych, ale z drugiej strony wychwytywania tego węgla z powrotem po to, żeby regenerować układy przyrodnicze, żeby te gleby lepiej produkowały, żeby miały lepszy wpływ na jakość wody, żeby miały lepszy wpływ na produkcyjność tych gleb, żeby miały lepszy wpływ na
ochronę bioróżnorodności. A więc to jest ze szkoły podstawowej taki łańcuch pokarmowy. Czy to by znaczyło, że potrzebny jest taki łańcuch ekologiczny? Ale oczywiście, że tak. I to jest, mówię tutaj, proszę ojca, to jest to wielkie osiągnięcie porozumienia paryskiego, gdzie doprowadziliśmy do tego zapisu, prawda, że nie dekarbonizacja jako taka, tylko neutralność klimatyczna. Czyli dążymy do tego zrównoważonego rozwoju, w którym robimy pewien układ zamknięty. Tyle emitujemy, ile pochłaniamy. A te możliwości pochłania są ogromne i rzeczywiście potrzeby świata są ogromne w zakresie możliwości regeneracji gleb. Wraz z rozwojem gospodarczym to jest fakt. Człowiek popełni wiele błędów. Te błędy zależą również od mentalności społeczeństwa, to trzeba sobie przyznać, to jest różnie w różnych rejonach świata, prawda? I w tej chwili istnieje możliwość, albo nawet konieczność tego, żeby powrócić do spraw związanych nie z rabunkową gospodarką środowiska przyrodniczego, już taka rzeczywiście występowała w wielu rejonach kraju, a jedynym wskaźnikiem tego dobrym to jest właśnie występowanie rodzimych gatunków roślin i zwierząt i mniej dziko żyjących gatunków roślin, zwierząt i grzybów występujących w danej strefie geograficznej czy w danym miejscu świata, tym bardziej rabunkowa gospodarstwa w przyszłości. To jest wskaźnik również zrównoważonego rozwoju, ale również i wskaźnik degradacji tego środowiska. I tu, gdy pojedziemy znowu do układów polskich, muszę powiedzieć, że jesteśmy w tym układzie unikatem w skali światowej, dlatego że jesteśmy tym miejscem, w tym miejscu szerokości i długości geograficznej, gdzie byliśmy przez wiele, wiele stuleci, prawda, i w taki sposób użytkowaliśmy zasoby przyrodnie, że mamy wszystkie rodzime gatunki roślin, zwierząt i grzybów. Czyli czyniliśmy sobie ziemię poddaną. Użytkowaliśmy te zasoby przyrodnicze. Te zasoby przyrodnicze mają się w bardzo dobrym stanie, a mianowicie mamy pełną gamę rodzimych gatunków roślin i zwierząt. Gdybyśmy połączyli naszych zachodnich sąsiadów, niektóre rejony zachodniej Europy, to mamy sytuację taką, że w niektórych miejscach mamy zaledwie 40% rodzimych gatunków roślin i zwierząt, a więc te 60% zostało wyeliminowane. Przez co? Przez nieodpowiednią działalność gospodarczą albo poprzez popełnienie błędów z punktu widzenia tego filozoficznego punktu widzenia, a mianowicie czyńcie sobie ziemię poddaną. Upraszczano pewne systemy, no i w związku z tym to zaowocowało tym, co mamy w wielu rejonach świata, również i w wielu rejonach Europy. No i z tego też powodu powstała konwencja o ochronie bioróżnorodności, żeby to przywracać, czyli świat został zobowiązany do tego, żeby to przywracać. I pod tym względem Polska rzeczywiście jest unikatem. A z jakiego powodu? No, że mamy odkreśloną mentalność, proszę ojca, to nie ulega najmniejszej wątpliwości. Ta mentalność wynika z naszych korzeni chrześcijańskich, korzeni katolickich, właśnie czyń sobie ziemię poddaną, a to owocuje również pewnym sposobem użytkowania zasobów, również i rolnych, i między innymi polska wieś, ta polska tradycyjna wieś, ta polska, ta konserwatywna wieś, która przetrwała okres komunizmu, zaowocowała tym, że mamy niezniszczone gleby biologicznie właśnie dzięki tej ekstensywnej produkcji rolnej, która w tej chwili wymaga, ja bym powiedział, jest wielką szansą również i dla rozwoju gospodarczego, gdyż to są gleby, które produkują żywność o najwyższej jakości. A właśnie na taką żywność jest ogromne zapotrzebowanie, również i w Europie, która cierpi nadprodukcję żywności, a żywności o nie najlepszej jakości, która jest produkowana generalnie, można powiedzieć, w pewnych warunkach laboratoryjnych. A więc mamy wielką szansę w tym kierunku, aby ta polska żywność była polską domeną i rzeczywiście jest, ale trzeba jeszcze bardziej to intensyfikować w tym kierunku, żeby była domeną i za tą żywność, żeby ci ludzie, którzy mieszkają w terenach wiejskich, otrzymywali określoną dobrą dobry ekwiwalent w formie, powiedzmy, pieniędzy, gdyż na tą żywność jest ogromne zapotrzebowanie. Drugą naszą wielką szansą dzięki temu, że są te przepiękne zasoby bioróżnorodności, to jest polski model leśnictwa. To jest unikatowy polski model leśnictwa, który jest takim typowym przykładem zrównoważonego rozwoju. O tym się nie mówi, ale w gruncie rzeczy w tej prasie lewicowej, niech ojciec zauważy, ale o tym może jeszcze powiemy sobie później, jest atak na polskie leśnictwo, prawda, jako to, które niszczy, wycina, morduje. No ale powiedzmy sobie szczerze, bo popatrzmy na polskie lasy. Te polskie lasy, od 45. ja nie jestem piewcą tego systemu, który tam panował, ale to tradycyjne polskie leśnictwo z tą polską szkołą leśną, stworzoną jeszcze w gruncie rzeczy przy powstawaniu II Rzeczpospolitej, prawda, były pierwsze dekrety w gruncie rzeczy prezydenta, które wychodziły naprzeciwko
polskiej mentalności trochę. I ten polski model łowiectwa przetrwał okres komunizmu i cały czas, niech ojciec zauważy, wycinaliśmy lasy, a lasów mamy coraz więcej, prawda? Mieliśmy ich tam niecałe 20 parę %, w tej chwili mamy 30%. Wycinaliśmy to drewno, mieliśmy około 900 milionów metrów sześciennych w 1945 roku, a teraz mamy 2,5 miliarda metrów sześciennych, a więc przyrosło nam. Cały czas żeśmy to drewno rąbali teoretycznie, a mamy go coraz więcej. Chodziliśmy na grzyby, polowaliśmy, zbieraliśmy to runo leśne i nie zniknął nam ani jeden z występujących gatunków. Wręcz odwrotnie, gatunki, które dawno zniknęły z mapy zachodniej Europy, a które niektóre migrują, bo to są gatunki migrujące, to z wielką radością pomijają tamte gościnne strony, prawda, i przylatują do Polski po to, żeby tu przejść okres rozrodu i z powrotem wrócić do ciepłych krajów. A więc mamy pełną gamę rodzimych gatunków roślin i zwierząt dzięki polskiemu modelowi leśnictwa i polski, takie tradycyjne rolnictwo, które się nie dało skolektywizować, niech ojciec zauważy. W okresie, no, PRL-u, a były takie tendencje bardzo mocne, to rolnictwo dało się skolektywizować. W innych krajach demokracji ludowej, czy też u naszego zachodniego wielkiego sąsiada, tak samo dało się skolektywizować tylko z innych powodów. Na zachodzie Europy też powstały wielkie latyfundia ziemskie, prawda? A tu w Polsce przetrwały. Dzięki czemu? Proszę ojca, również dzięki temu, że jest Kościół katolicki, który wspomagał, powiedzmy, przetrwanie tej prywatnej własności. To była ogromna rola Kościoła, jak również Kościołowi to właśnie to rolnictwo przetrwało, mówiąc odwrotnie, że równocześnie, no i Kościół też tutaj czerpał pewną ostoją, polska wieś była ostoją, powiedzmy, polskiego Kościoła w okresie represji, w okresie komunistycznym, to nie ulega najmniejszej wątpliwości. I mam jeszcze trzeci model, proszę ojca, bardzo taki ważny z punktu widzenia właśnie bioróżnorodności. To jest polski model łowiectwa, oparty o trzy takie podstawowe zasady, a mianowicie pierwsze, że jest tylko mogą polować członkowie Polskiego Związku Łowieckiego, czyli ludzie wykształceni, mamy ich około 130 tysięcy, którzy potrafią rozróżniać gatunki, które znają biologię tych gatunków, którzy wiedzą, gdzie te gatunki żyją i co robią, w jakiej jest rola. Prawda, to jest naprawdę ogromna wiedza. Z drugiej strony ten polski model łowiectwa polega na tym, że są obwody łowieckie dużej powierzchni, czyli minimum 3000 hektarów, gdzie można gospodarzyć tymi populacjami. No i trzeci element bardzo ważny, a mianowicie to, że zwierzyna w stanie żywym, czy dzikim, jest własnością państwa, prawda? Czyli państwo teoretycznie odpowiada za ten stan występowania tej zwierzyny, a to są gatunki, to jest również bioróżnorodność. I te trzy elementy ze sobą współdziałające stworzą to, że jesteśmy unikatem w skali europejskiej, światowej pod względem bioróżnorodności i z tej bioróżnorodności możemy rzeczywiście korzystać. To są nasze równie szanse i myślę, że o tym również żeśmy mówili w naszych spotkaniach dotyczących zrównoważonego rozwoju w układzie międzynarodowym. Panie ministrze, do tych konferencji. Natomiast w tym pytaniu wyszliśmy od polskiego węgla i jego miejsca w zrównoważonym rozwoju. Pozbawienie Polski inwestowania, wydobywania i opierania gospodarki na węglu byłoby, zdaje się, potężnym wykluczeniem, ale z drugiej strony, gdy słyszymy z ust pana ministra to, czym są lasy i jakie stanowią bogactwo przyrodnicze, naturalne, i nawiązując do tego, że z tego dobrodziejstwa człowiek powinien korzystać w wymiarze ekonomicznym, w wymiarze też gospodarczym, czyli powinien się bogacić. I moje pytanie brzmi, jeżeli węgiel kamienny i jak również tam węgiel brunatny nie może być powodem do wykluczenia Polski, to w jakim wymiarze powinniśmy i możemy korzystać z tego zasobu pokoleń, który jest zgromadzony w lasach, jako drewno, jako zwierzynę, jako runo. No i też nieustające pytanie o to, co jest w lasach pod ziemią. Proszę ojca, to może zacznijmy od tego, co jest w lasach pod ziemią. I nie tylko w lasach, ale również w Polsce. Bo może zacznijmy jednak od tego węgla. Trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz.
Nie ulega wątpliwości, że w Unii Europejskiej również jest ostra walka gospodarcza między poszczególnymi państwami, to zdecydowanie widać, prawda? Co jest wadą polskiego węgla? Na pewno. Wadą polskiego węgla jest to, że on występuje w Polsce. Przecież trzeba sobie zwrócić uwagę, że prawie 90% zasobów węgla kamiennego, dobrego nośnika energii, znajduje się na terenie naszego kraju. 90% całej Unii Europejskiej, prawda? Czyli w związku z tym, skoro 90% znajduje się w Polsce, to znaczy, że inne państwa tego nie mają, prawda? Nasz zachodni sąsiad też już te zasoby wykorzystał, prawda, dogłębnie. W związku z tym, no, to jest wada polskiego węgla, prawda? A teraz przechodzimy do spraw związanych z technologiami spalania. Te technologie spalania są coraz bardziej efektywne i rzeczywiście można je rozwijać. No w tej chwili to, co się dzieje... To jest też ekologiczne. Oczywiście ekologiczne i ja mówię, z punktu widzenia tego modelu, jak gdyby, no, układu zamkniętego, prawda, że tyle emitujemy, tyle pochłaniamy, to nie chodźcie zobaczyć. W tej chwili polskie lasy są w stanie dodatkowo pochłonąć, ja mówię, z punktu widzenia tego, że mamy ponad 2 miliony hektarów gleb, które są teoretycznie nieprodukcyjne, albo się nie opłaca produkować żywności, gdyż tej żywności mamy stosunkowo wystarczająco, mamy zresztą tą żywność o wysokiej jakości, możemy ją intensyfikować jeszcze bardziej mocno. Mamy teoretycznie 2 miliony hektarów do zalesienia. 2 miliony hektarów do zalesienia to jest około 30 paru milionów ton dwutlenku węgla pochłoniętego w ciągu jednego roku. A cóż to jest las? Las to jest również produkcja takiego nieodnawialnego, ja bym powiedział, takiego odnawialnego zasobu budowlanego, chociażby jak drewno. Niech ojciec zauważy, drewno to nie jest ten budulec, który się produkuje dzięki emisji, tak jak cement, stal, prawda? Tylko produkuje się drewno, pochłaniając dwutlenek węgla. Czyli w takim układzie, gdybyśmy sobie powiedzieli, dobrze, ale my co nieco zmieniamy naszą filozofię z punktu widzenia chociażby budownictwa w terenach niezurbanizowanych i nie tylko. Jednak bardziej się nastawiamy na to, że nie będziemy produkowali albo importowali tych surowców, które są wysoko energetycznie emisyjne pod względem produkcji CO2 do atmosfery. Bo jeżeli ojciec zauważy, o ile produkujemy cement, o ile produkujemy stal, no, o ile produkujemy szkło, to musimy wyemitować dwutlenek węgla do atmosfery. A tutaj mamy drewno, super dobry surowiec, ekologiczny surowiec i tego surowca produkujemy więcej po to, żeby budować na przykład domy świetnie wyposażone w układy, powiedzmy, związane z drewnem, prawda? Niezwykle przyjazne, niezwykle energochłonne, energooszczędne, prawda? Jak również pod względem, powiedzmy, efektywności energetycznej bardzo, bardzo sprawne. Więc powiedzmy, jest to możliwość bardzo duża. Równocześnie odpady drzewne to jest nic innego jak odnawialne źródło energii, prawda? I to też to odnawialne źródło energii. Wychwytujemy dwutlenek węgla, a później spalając go zamieniamy go z powrotem na dwutlenek węgla, odzyskując energię z tego całego procesu. Wraz z lasami, ojcze, to jest sprawa runa, czyli korzyści innych z tego lasu, które możemy wyciągnąć, czyli możemy pozyskiwać żywność w gruncie rzeczy z lasu i ją dobrze przerabiać. Niech ojciec zauważy, w tej chwili jest sytuacja, powracając do spraw łowieckich. W tej chwili polskie łowiectwo pozyskuje około 15, ja mówię tylko i wyłącznie o zwierzynie grubej, czyli tej dużej, powiedzmy sarna, dzik, jeleń, prawda, i jakieś tam inne zwierzęta, powiedzmy, Daniel, to już mniejsze, powiedzmy, mniej występujące ilościowo. To jest około 15 tysięcy ton super dobrego surowca. To jest też odnawialne źródło energii, przepraszam bardzo, ojcze, ale żywność to jest nic innego jak odnawialne źródło energii, prawda? I te 15 tysięcy ton, które w tej chwili jest w Polsce produkowane, myśliwi to pozyskują, po cenach niezwykle małych, niskich, idzie na zachód Europy. Dlaczego? Bo skup jest opanowany przez kapitał obcy. I to najbardziej wartościowy surowiec. Ja bym powiedział, również i mięso, czy ten surowiec pozyskiwany w najbardziej humanitarny sposób. Ja o tym mogę za chwilę tu udowodnić, że właśnie łowiectwo jest najbardziej humanitarnym sposobem pozyskiwania pożywienia, tego pożywienia niezwykle ważnego, pożywienia mięsnego. To idzie prawie w całości na zachód po cenach niezwykle niskich, nieprzerobionych. A wraca, niech ojciec pójdzie i zobaczy, ile kosztuje comber sarny, ile kosztuje, powiedzmy, kiełbasa, czy też przetwory dobre z dzika, czy też z jelenia. To są grube pieniądze. A skupują oni od nas, powiedzmy, czy ten skup opanowany przez kapitał obcy, to są ceny skupu
3 zł za kilogram dzika, nieraz nawet do 50 groszy za kilogram dzika patroszonego, czyli nie tusza, tylko patroszony, i to sojem nieprzerobiony idzie na zachód, prawda, tam jest sprzedawane przez duże pieniądze. Dlaczego tego nie przetwarzamy? Dlaczego nie wzmocnimy produkcji rzeczywiście tego, produkcji przetwarzania tego surowca? Dlaczego ta wartość dodana nie zostaje u nas w terenach niezurbanizowanych? Przecież to są następne miejsca pracy. O te miejsca pracy musimy rzeczywiście dbać. A jesteśmy w takim razie tutaj w układach związanych troszeczkę, no, z pochłanianiem dwutlenku węgla. Proszę ojca, ja mówiłem, ktoś może powiedzieć, no ale tak, jak daleko jest do mięsa dwutlenku węgla? Nie tak daleko, prawda? No poprzez to, że te zwierzęta, no, spożywają karmę roślinną, czyli odnawialne źródło energii, które powstaje na skutek asymilacji, dostajemy produkt taki jak mięso, prawda? I to mięso trzeba przetworzyć tutaj w Polsce, żeby ono służyło Polakom, żeby ta wartość dodana została również i w Polsce. A więc ja cię zobaczę, mówię, w tym kierunku, o ile idziemy, w kierunku tego, co jest tak niezwykle modne w tej chwili w Unii Europejskiej. Obieg zamknięty. To się nazywa, no, po angielsku circular economy, to w tej chwili wszyscy mówią o tym obiegu zamkniętym. A cóż to jest obieg zamknięty? Obieg zamknięty rzeczywiście występuje w układach przyrodniczych. Tamten dwutlenek węgla jest materiałem budowlanym, nie tym gazem, który szkodzi, tylko wręcz odwrotnie jest niezwykle potrzebny po to, żeby go przetwarzać, żeby wychwytywać tę energię, żeby korzystać z tej energii, a korzystając z tej energii, no, emitujemy z powrotem dwutlenek węgla do atmosfery. Czyli w tym układzie zamkniętym możemy spokojnie funkcjonować, tylko trzeba wiedzieć, jak to robić. I takie programy pilotażowe w tej chwili są zrobione w Polsce na temat obiegu zamkniętego i cały szereg gmin w tym programie już uczestniczy. Gdzie... Panie ministrze, tylko pytanie zasadnicze wydaje się jest takie, bo to, że to jest bogactwo, że można wykorzystywać i że to może służyć integralnemu, zrównoważonemu rozwoju nie tylko Polski, ale Europy i świata, to jest rzecz oczywista, którą niejednokrotnie pan minister i niejednokrotnie na antenie naszych mediów poruszamy, wyjaśniamy. Natomiast pytanie jest bardziej o granice. Kiedy wykorzystuje to, jest to wykorzystywanie w ramach zrównoważonego rozwoju, a gdzie jest ta granica, że staje się to, powiedzmy, takim wykorzystywaniem w ramach gospodarki rabunkowej przyrody i całego tego dziedzictwa. No więc układ, no można to w tej chwili z punktu widzenia bilansu energetycznego, czy też w ogóle bilansu biomasy, no w tym układzie, gdzie jest większa emisja, a mniejsze pochłanianie, no to jest ta raczej gospodarka rabunkowa. Natomiast w tym układzie, gdybyśmy doszli do większego pochłaniania niż emisji, no to będziemy odbudowali układy przyrodnicze, a głównym celem jest to, żeby dojść do neutralności, czyli żeby wszystko, jak gdyby można było tyle emitować, ile pochłaniać z powrotem po to, żeby wykorzystywać tą energię zaakumulowaną, czyli energię w gruncie czy słoneczną. To jest jak gdyby taki wzór ku temu. Oczywiście w różnych miejscach świata będzie to różnie inaczej wyglądało, prawda? To nie ulega najmniejszej wątpliwości i tu znowu, gdybyśmy powrócili do porozumienia paryskiego, co jest jakimś wielkim sukcesem porozumienia paryskiego. Po pierwsze mówię, że mamy to porozumienie, ma doprowadzić do jak gdyby zmniejszenia i koncentracji tego dwutlenku węgla w atmosferze jak najszybciej, jak najtaniej, jak najbardziej efektywniej, prawda? Ale równocześnie to ma mieć charakter globalny, czyli wszystkie państwa świata mają w tym uczestniczyć. Ale wszystkie państwa świata są bardzo mocno zróżnicowane pod względem, no, specyfiki gospodarczej, zasobów energetycznych, prawda? I w związku z tym jedne państwa mogą to robić, bo już taka jest zaszłość historyczna i gospodarcza, na bazie innowacyjności, na bazie no, nowych technologii, to jest rola państw wysoko rozwiniętych, a więc takich chociażby jak, no, państwa Unii Europejskiej, oczywiście też bardzo mocno zróżnicowane, ale inne państwa mogą w tym uczestniczyć poprzez bardzo prostą regenerację układów przyrodniczych, co jest bardziej efektywne. I między innymi wnioski, które powstały, zresztą one zostały, powiedzmy, sformułowane właśnie w tej naszej książce, tutaj, o której myślę, że... Niemalże 700 stron w trzech językach, w polskim, włoskim i angielskim. Tak, to są, powiedzmy, to są pokłosie naszych w gruncie czy trzech konferencji, które zostały zorganizowane. Tu chciałem serdecznie podziękować, przepraszam ojcze, tu schwalę Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej, bo przecież rzeczywiście dzięki Ośrodek Toruński był pierwszym ośrodkiem, który odpowiedział na sugestie ministra środowiska, jak również jeszcze wtedy byłem tylko posłem, prawda, gdy zaczynaliśmy organizować to w roku 2015, więc były pierwsze, powiedzmy, jak gdyby sugestie i odpowiedź Wyższej Szkoły Kultury Społecznej, Ośrodka Toruńskiego, natychmiast tak wchodzimy w sprawy związane z
koncepcją zrównoważonego rozwoju na bazie, powiedzmy, tych sformułowań, które zostały sformułowane dla Instytucji Alicerskiej. Czy wówczas rozpoczęcie tych działań to było rozpoczęcie działań z pańskiej strony na zasadzie poszerzenia swoich zainteresowań, czy świadoma walka przeciwko, nazwijmy, lewicującej części świata, która jest skupiona, by ekologią ciemiężyć, czy ekologia by służyła do wykorzystania finansów dla własnych celów? Proszę ojca, tu rzeczywiście można powiedzieć, że jestem tym człowiekiem, którego można nazywać ekologiem. Ja jestem rzeczywiście z dobrej szkoły ekologicznej, z warszawskiej szkoły ekologicznej. Ja byłem członkiem Rady Naukowej, również Instytutu Ekologii PAN, notabene, który został jako pierwszy zlikwidowany, notabene jedyny chyba ośrodek świetnie funkcjonujący Instytut Ekologii PAN, który został zamknięty, zlikwidowany, mimo że rzeczywiście miał renomę światową. Dlaczego? Przypuszczam, że ze względów ideologicznych. Ale również ojciec powiedział o tym, że jak ukazała się encyklika Ojca Świętego, natychmiast te środowiska lewicujące zaczęły interpretować tę encyklikę, podporządkując sobie swoim, jak gdyby, no, swojej filozofii. A ta filozofia tych środowisk lewicujących jest taka, że oczywiście największym wrogiem zasobów przyrodniczych jest człowiek, a najwyższą formą ochrony, którą człowiek może stosować, to jest nie zabijanie zwierząt, nie wycinanie drzew, czyli takie ogromne uproszczenie. Do tego były odpowiednio przygotowane również edukacyjnie społeczeństwa i te społeczeństwa są przygotowane rzeczywiście na Zachodzie, żeby w ten sposób rozumować, prawda, w taki sposób uproszczony. I w związku z tym, że zaczęły powstać interpretacje, no ja bym powiedział, przecież pierwsze jeszcze encykliki nie było, już Gazeta Wyborcza pisała, jak ona jest niezwykle szkodliwa dla polskiej gospodarki, dlatego że ona jest całkowicie zmierza w tym kierunku, żeby wyeliminować węgiel kamienny, powiedzmy, z polskiej gospodarki, prawda? Takie są artykuły, możemy do tego dotrzeć, prawda? Jest to zupełnie nieprawda. A więc zaczęto interpretować to świetnie, ja bym powiedział, dzieło ojca Franciszka, rzeczywiście przepojone troską o świat i o człowieka. Trzeba sobie jasno powiedzieć. Czyli pan minister był świadom, że podejmując temat zrównoważonego rozwoju, troski o wspólny dom w kontekście encykliki Laudato Si, to była decyzja, wytaczamy wojnę tym, którzy inaczej patrzą niż ojciec święty Franciszek na encyklikę ekologię? Ja bym powiedział, ojcze, tak, no, ja bym powiedział w ten sposób, że wydaje mi się, że Polska ma określoną misję do spełnienia w tym zakresie. Czyli ta, ja bym powiedział, taka naturalność albo normalność w zakresie użytkowania zasobów przyrodniczych, prawda? Że te zasoby przyrodnicze mają służyć człowiekowi, że człowiek poprzez użytkowanie tych zasobów przyrodniczych może je spokojnie, zupełnie chronić, one mogą mu służyć, on musi wiedzieć tylko w jaki sposób to robić. I rzeczywiście Polska w pewnym sensie, tak jak już powiedziałem tu na początku, dzięki naszej mentalności, ale to ogromny wpływ na to miał Kościół katolicki, powiedzmy sobie szczerze, prawda? No, Kościół katolicki, który przetrwał okres komunizmu, rzeczywiście no, stosunkowo w dobrej kondycji był sprawcą no, wielu tutaj zmian, które w Polsce nastąpiło. W Europie i w świecie, prawda? I to jest ta misja do spełnienia. Powiedzmy sobie szczerze, nauka musi wrócić również do spraw związanych z racjonalnym użytkowaniem zasobów przyrodniczych. I może tu ubiegając w przód, zresztą jednym z wniosków tej książki, która tu jest, która powstała na skutek właśnie no, w gruncie rzeczy przy współpracy również z Watykanem, to są takie trzy podstawowe wnioski. Pierwszy wniosek, że niezwykle istotną sprawą jest to, aby jednak edukacja rozpocząć z powrotem proces edukacji w kierunku ekologii integralnej, czyli wychodzimy naprzeciwko encykliki Ojca Świętego Laudato Si, żeby ludzie, młodzież rozumiała, w jaki sposób funkcjonuje układ przyrodniczy i gdzie jest człowiek i gdzie jest rola tego człowieka. To jest prawo i obowiązek człowieka użytkować zasoby przyrodnicze po to, żeby one mu służyły, ale równocześnie, żeby były chronione. A więc edukacja. Druga sprawa to jest nauka. Proszę ojca, tu nie ma dobrego serca. To jest autentycznie głębokie podstawy naukowe, w jaki sposób funkcjonuje układ przyrodniczy, te układy przyrodnicze, w jaki sposób funkcjonuje to i w jaki sposób korzystać. Ja może powiem, zresztą tu w tej książce jest to zawarte. Przyroda sobie bez człowieka da radę, autentycznie, zupełnie spokojnie.
ale przyroda również chroniła swoją bioróżnorodność poprzez to, co człowiek uważa jako katastrofę ekologiczną. Gdybyśmy mieli tylko i wyłącznie chronili w ten sposób, jak w tej chwili chronimy, niektórzy ekocentryści uważają na przykład w Puszczy Białowieskiej, że wyrzucić człowieka będziemy mieli tylko i wyłącznie wszędzie lasy naturalne, no to gdzież by wtedy chodził ten bocian biały? Przecież ja go jeszcze nie widziałem w głębokich drzewostanach, powiedzmy rezerwatach przyrody, drzewostanach dębowych, bukowych, nawet w młodnikach sosnowych go nie widziałem. On występuje na terenach otwartych. Czy on występowałby bez człowieka? Oczywiście tak. Ale w jaki sposób? No, w ten sposób, że co jakiś czas na terenie również tego miejsca, w którym w tej chwili żyjemy, były wielkie pożary. One odtwarzały, znaczy niszczyły te układy przyrodnicze, ale stwarzały powierzchnię, przestrzeń otwartą dla tych gatunków, które uwielbiały przestrzeń otwartą, bo się rzeczywiście lubi taką przestrzeń. Cały szereg gatunków ptaków, to tyle dzienne. Czyli już podsumowując bardzo krótko, ojcze, przyroda chroni swoją bioróżnorodność poprzez to, co nazywamy katastrofy ekologiczne, tak jak pożary, wiatrołomy, powodzie czy coś takiego. No, ostatnio mamy tego przykłady. Natomiast człowiek poprzez użytkowanie chroni przed pożarami. Poprzez użytkowanie i to jest jego prawo i obowiązek. To jest obowiązek dany przez Boga. Człowiek nie powinien ingerować w naturę i w przyrodę, w jej działania, to wiadomo, że nawałnica, trąba powietrzna to jest siła przyrody. Czy powinien wtedy ingerować w skutki, czy powinien zostawić te skutki? Ojcze, oczywiście ja uważam, że po pierwsze to, co przyroda zrobiła, no ta katastrofa, moje wyrazy współczucia, no jest jednak, to jest katastrofa niespotykana w skali Polski, jak również myślę, że w skali Europy. Ten wiatrołom, który powstał w gruncie czy w paru województwach, w kilku regionalnych dyrekcjach lasów państwowych, to jest zniszczenie dorobku przyrody i człowieka, powiedzmy stuletniego dorobku tej przyrody i tej człowieka. Oczywiście można to pozostawić zupełnie swojemu losowi, ale po co? Trzeba przyspieszyć proces regeneracji, wykorzystać to, co jest do wykorzystania dla rozwoju gospodarczego. Człowiek ma prawo to użytkować i następnie no, w ten sposób zacząć działać, żeby wyeliminować niektóre błędy, które w gospodarstwie leśnym również i powstały. Te drzewostany, no, takiej sile wiatru, każde drzewostany się nie, by nie oparły, to rzeczywiście był kataklizm bardzo mocny, ale trzeba to w tej chwili... Za to zdanie, które jest jakby kluczowe w pytaniu, w spostrzeżeniu, że człowiek musi ingerować, by pomagać sobie i przyrodzie. Ale oczywiście, ojcze, i mówię to, i mówię na jakby podsumowanie naszych... tego pierwszego mojego, być może dłuższego wywodu. Przyroda sama sobie rzeczywiście daje radę i będzie chroniła bioróżnorodność w ogromnych obszarach. Na Syberii, gdzie ma człowieka, pełna gama gatunków występuje. Są gatunki terenów otwartych, gatunki terenów leśnych, prawda, to wszystko, powiedzmy, dzięki czemu, jak się pytam Rosjan, dlaczego nie gasicie pożarów, a skąd na to tyle pieniędzy? Jak się samo się zgasi, no to się zgasi, prawda? Czyli te pożary rzeczywiście występują po wodzie. Tam ich teoretycznie nie ma. Jenisej, obczy, coś takiego. Ktoś słyszał o powodziach? Nie, bo tam nie ma człowieka. Ale jedźmy wiosną i zobaczymy, jakie ogromne płacie są zalane, lasy są zniszczone, odtwarza się to później jako tereny otwarte. Czyli przyroda funkcjonuje. Ale człowiek, i tu jest, mówię, w tej chwili powracamy do mojego, powiedzmy, tego punktu, który jest w tej chwili sporny z Komisją Europejską, Puszcza Białowieska. I Puszcza Białowieska, taki malutki fragmencik, również ma pełną bioróżnorodność. Dlaczego? Dlatego, że człowiek potrafił tak to użytkować i to jest jego ogromna zasługa, tych ludzi, którzy tam mieszkają, tych, powiedzmy, tych polskich leśników, tych polskich naukowców, tak to stworzyli, że zrobili taki mini habitacik w gruncie rzeczy, który jest tak samo pełny bioróżnorodności, jak ogromne połacie, powiedzmy, no, o ile to można porównać w układach, powiedzmy, naturalnych, no, na terenach Syberii. Ludzie tam mieszkający, poprzez użytkowanie zrobili coś takiego, że mają wszystkie gatunki rodziny, które tam występują. Ale świat, który tego nie rozumie, mówi, chroń przed tym człowiekiem, wyrzuć tego człowieka z tej Puszczy Białowieskiej, bo on jest największym zbrodniarzem tam, bo on jeszcze, przepraszam bardzo, proszę ojca, on chce sobie to, co się uschło, prawda, i się przewaliło, on mówi, dobrze, ale ja chcę, posadziłem, to chcę wziąć, to spalić u siebie w piecu, a nie, nie wolno ci, bo masz chronić naturalne procesy. No proszę ojca, myślę, że to jest troszeczkę przesady, a tu ogromne, no, podziękowania i ukłony dla tych miejscowych ludzi Puszczy Białowieskiej, którzy w ten sposób użytkowali zasoby przyrodnicze, że cały świat, ten, który nie potrafi tego robić, który tego nie ma, uważa, że to jest nietknięte ręką człowieka, trzeba chronić przed tym człowiekiem i tego człowieka stamtąd trzeba za wszelką cenę wyrzucić. No,
zrównoważony rozwój i z tym trzeba rzeczywiście walczyć. Encyklik Laudato Si, profesor dr habilitowany Jan Szyszko, minister środowiska. Drodzy Państwo, zapraszamy do współtworzenia rozmów niedokończonych. Telefony do naszego studia 56 657 0011 lub 657 0012. Telefony sieci w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400 i dla zagranicy 48 56 657 0013 lub 0014. Zrównoważony rozwój w świetle encykliki Ojca Świętego Franciszka Laudato Si. To główny temat naszych rozmów niedokończonych, ale również był to przedmiot trzech konferencji. Jedna o charakterze międzynarodowym pod patronatem m.in. prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, pod patronatem ówczesnego prefekta Kongregacji Nauki Wiary i z jego obecnością kardynała Gerarda Millera i tutaj oczywiście głównym organizatorem minister środowiska Jan Szyszko. Posłuchajmy tego, co o tej konferencji wówczas mówił ówczesny prefekt Kongregacji Nauki Wiary. Eminencjo, księże kardynale, jak narodziła się idea współpracy z polskim ministrem środowiska profesorem Janem Szyszko? Pomysł ten zrodził się po moim spotkaniu z panem ministrem tuż po ogłoszeniu encykliki Laudato Si Ojca Świętego Franciszka. Polskie Ministerstwo Środowiska wyraziło opinię, że tematyka poruszona w encyklice dotyczy zarówno Kościoła, jak i państwa oraz całego społeczeństwa i dlatego też wspólnie możemy przygotować duży kongres. Myślę, że jest to zgodne z oczekiwaniami Ojca Świętego. Jest czymś wyjątkowym na płaszczyźnie międzynarodowej, że polski minister środowiska wraz z prefektem Kongregacji Nauki Wiary pragną współpracować na rzecz promocji papieskiej encyklicy. Encyklika Laudato Si to bardzo ważny dokument, który przypomina nam, że cała zamieszkała Ziemia, że cała kula ziemska jest domem wszystkich ludzi. Dlatego też wszyscy winniśmy chronić stworzenie. Stworzenie jest darem Bożym dla nas, ludzi. I chodzi o to, abyśmy wszyscy współpracowali i działali w Jego ochronie. My, chrześcijanie, z naszej strony, z naszym duchowym know-how, zakorzenionym w etyce i antropologii chrześcijańskiej, które ostatecznie zakorzenione są w wierze w Boga Stwórcę. Z innej zaś strony chodzi o praktyczne działania, które byłyby promowane przez to tak bardzo znaczące Ministerstwo Środowisko i tak znaczący kraj, jakim jest Polska. Co ma wspólnego z ochroną środowiska Kongregacja Nauki Wiary, która zajmuje się przecież nauczaniem Kościoła? Teologia stworzenia to bardzo rozległy temat wiary. Nie byłoby stworzenia, nie byłoby świata bez Stworzyciela. Stworzenie jest wyrazem miłości i dobroci Boga wobec człowieka. Jeśli nie byłoby domów, w których można mieszkać, jeśli nie byłoby pożywienia, nie moglibyśmy egzystować. Wszystko to jest ze sobą powiązane, nasza wiara w stworzenie oraz bycie człowiekiem. Chodzi o to, abyśmy nie prowadzili gospodarki rabunkowej, abyśmy nie eksploatowali bezdusznie zasobów naturalnych. Powinniśmy myśleć o przyszłych pokoleniach. Ludzkość tworzy pewną całość. Odpowiadamy za przyszłe pokolenia, a związek ten jest zrozumiały tylko wówczas, kiedy wierzymy w Boga osobowego, który pragnie naszego dobra, który powierzył nam odpowiedzialność, obdarował nas rozsądkiem i zapałem, byśmy potrafili sprostać nowym wyzwaniom, jakie niesie ze sobą przyszłość. Ojciec Święty Franciszek encykliką Laudato Si apeluje do całego świata o wspólny wysiłek na rzecz ochrony środowiska. Czy ta konkretna inicjatywa prefekta Kongregacji Nauki Wiary i polskiego ministra środowiska właśnie w Polsce, gdzie większość stanowią katolicy, nie jest przypadkiem
słuszną odpowiedzią na ten apel. Ojciec Święty pragnie, abyśmy razem współpracowali bez względu na religię, abyśmy budowali jedność. W poszczególnych regionach świata żyją wyznawcy różnych religii. Europa jest ukształtowana przez chrześcijaństwo, przez katolicyzm. Szczególnie myślę tu o Polsce. A właśnie Ziemia, nasz wspólny dom, jest naszym wspólnym zadaniem, którego realizacją możemy się wszyscy razem konkretnie zaangażować. Istnieje także etyka naturalna, która łączy wszystkich ludzi. Prawo naturalne, naturalna odpowiedzialność za cały świat, który został nam wszystkim zadany. Myślę, że tutaj ludzie różnych religii mogą i powinni współpracować, zarówno instytucje kościelne, jak i państwowe. Jakich konkretnych owoców spodziewa się ksiądz kardynał po tym kongresie współorganizowanym przez Kongregację Nauki Wiary, którą eminencja kieruje, oraz Polskie Ministerstwo Środowiska z ministrem profesorem Janem Szyszko na czele? Encyklika Laudato Si nie jest jedynie encykliką ekologiczną w znaczeniu technicznym tego słowa, w znaczeniu ochrony środowiska zwierząt. Pragnie ona osadzić wszystkie te zagadnienia w wymiarze etycznym. Chodzi tu przede wszystkim o człowieka żyjącego na tym świecie w jego relacji do Boga. Stąd też ważne jest rozszerzenie naszego horyzontu i uświadomienie sobie, że chodzi przecież o nas, ludzi, o nasz wspólny dom. Przyroda jest czymś żywym, a my mieszkamy razem w tym ogrodzie, w tym domu i jesteśmy odpowiedzialni za tę planetę. Ojciec Święty podkreśla, że życie możliwe jest tylko tu, na Ziemi. Wszelkie zaś inne teorie stoją pod znakiem zapytania. Nam została powierzona Ziemia, abyśmy ją uprawiali, abyśmy jej strzegli, abyśmy jej nie eksploatowali ponad miarę i nie postrzegali jej jedynie jako swego rodzaju surowca, kierując się mechanistycznym obrazem świata, lecz abyśmy widzieli ją w szerszym wymiarze. Wypowiedź kardynała Gerarda Millera z 8 kwietnia 2016 roku, ówczesnego prefekta Kongregacji Nauki Wiary, a my dziś rozmawiamy o zrównoważonym rozwoju w świetle encykliki Laudato Si. Minister środowiska Jan Szyszko w naszym studiu. Prosimy, Radio Maria Telewizja Trwam. Halo? Pokój i dobro. Pokój i dobro. Urodziłam się na Podlasiu i sadziłam las. Ze szkoły chodziliśmy, sadziliśmy las. Chodziłam codziennie do kościoła. Pan Jan Szyszko, pan profesor, znam tereny Sernaki. Także później mieszkałam w Wesołej, naprzeciw mnie była, naprzeciw mojej restauracji był las. Ja wiedziałam, gdzie grzyb rośnie. Rano wstawałam przed otwarciem restauracji, szłam w każdym miejscu, znajdowałam grzyby. I się tak cieszyłam. No, pan Jan Szyszko wie, jaka tragedia mnie spotkała, ale byłam w tym roku, bo w Białowieży jestem bardzo często i w tym roku byłam też na Podlasiu i bardzo często wspominamy pana w Serpelicach i także pozdrawiam pana i żonę. Dziękujemy panie Stanisławu. Czy pan minister kojarzy, kto do nas telefonował? Tak, wydaje mi się, że kojarzę bardzo dobrze. Serdecznie pozdrawiam panią Stanisławę. Zapraszam do siebie do domu, bo jesteśmy sąsiadami niedaleko. Także z przyjemnością panią porozmawiam. Dziękuję za miłe słowa. Rozmawiamy dziś o zrównoważonym rozwoju w świetle encykliki Laudato Si. Kolejny telefon, prosimy. Halo?
Halo? Prosimy. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Witam i pozdrawiam serdecznie gościa, pana ministra i ojca prowadzącego. Proszę państwa, mam na imię Lucyna i dzwonię z Płocka. Chciałabym pana ministra zapytać i poprosić o taką diagnozę. Nasze miasto przez wiele lat zostało zniszczone przez przemysł chemiczny. Dawniej była to tak zwana petrochemia, obecnie jest to Orlen. Pan minister zdaje się doskonale sprawę z tego, że to był przemysł chemiczny. No, miał być krwiobiegiem gospodarczym w poprzednim systemie. Obecnie również ma ogromną rolę ekonomiczną, ale czy w drodze jakby odbudowy przemysłu polskiego, do którego wiem, że program rządu zmierza, czy jest możliwa również odbudowa środowiska naturalnego zniszczonego przez eksploatację, brutalną eksploatację kombinatu Petrochemia Płock, który zniszczył przepiękną Parowę. To przepiękny wąwóz, w którym płynie rzeka Brzeźnica. Tam zostało zniszczone właśnie wszystko. Gospodarstwa, domy, ludzie musieli się wyprowadzić, bo było tak ogromne stężenie fenolu. No to powoli jakby wraca. Pani Lucyno, ze względu na krótki czas, tutaj poprosimy pana ministra o bezpośrednią odpowiedź, gdyż znając doświadczenie i wiedzę, zdaje sobie pan minister doskonale sprawę z sytuacji, jaka jest w Płocku. Nie ulega najmniejszej wątpliwości. Istotą zrównoważonego rozwoju jest naprawa tego, co zostało zniszczone poprzednio. A więc tu oczywiście Orlen, Płock odegrał ogromną rolę w rozwoju gospodarczym naszego kraju, a był swego rodzaju no, takim flagowym układem jeszcze systemu naszego poprzedniego, ale w tej chwili odgrywa też rolę. Myślę, że nie ulega najmniejszej wątpliwości. Rozwój gospodarczy wraz z naprawą zasobów środowiskowych, zasobów przyrodniczych i tu to jest to przesłanie i to są nie tylko możliwości, ale to są rzeczywiście wielkie szanse i obowiązek w ten sposób postępować, aby to przywrócić naturalnemu, to środowisko, które zostało zregenerowane. Tak, na pewno tak i to jest wielka szansa również i przez Orlenem w Płocku. Panie ministrze, kim jest profesor Antonio Tsukiki? Profesor Antonio Tsukiki to jest jeden chyba z najlepszych fizyków jądrowych świata, sześciokrotnie nominowany do Nagrody Nobla, jeden z najbliższych współpracowników Jana Pawła II, muszę powiedzieć, i bardzo mocno zaprzyjaźniony, i też szef Światowej Federacji Naukowców zrzeszającej ponad 10 tysięcy osób na całym świecie. To jest wielka organizacja, w tym powyżej 130 noblistów. To jest środowisko, któremu profesor Antonino Tsukiki przewodzi. Co roku organizuje na Erice, w siedzibie Światowej Federacji, ale która jest równocześnie w pewnym sensie no, jakby poniekąd i prywatną własnością z punktu widzenia powiedzmy zasobów materialnych na Erice, a mianowicie te domy, które służą tam Światowej Federacji Naukowców, są po części własnością człowieka, który ma bardzo długą tradycję pod względem nazwiska, dlatego że niektórzy mówią 2,5 tysiąca lat. To nazwisko funkcjonuje na terenie Włoch i Sycylii. Jeden chyba z najlepszych, tych najlepszych fizyków jądrowych, ale ze względu na to, że był bardzo mocno zbliżony do Jana Pawła II, w związku z tym ciężko było z tych nominacji skorzystać. Natomiast mogę również powiedzieć, że na Erice, w tych pomieszczeniach, gdzie obradujemy, to jest jedno z miejsc, gdzie Jan Paweł II jest bardzo mocno widoczny, zarówno pod względem zdjęcia, jak i również pod względem słów, które wypowiedział w swoim życiu, również i na Erice. Panie ministrze, mamy wypowiedź, również pana profesora poprosimy. Profesor Zisko here is the world expert in saving forests.
profesor Jan Szyszko jest światowym ekspertem w temacie ratowania lasów. Lasy są ważną częścią naszego życia. Profesor Szyszko jest osobą, która przekonuje polski parlament, by zaangażował się w rozwiązanie sytuacji kryzysowej, jaka może spotkać naszą planetę. Polski parlament dał lekcje parlamentom wszystkich krajów świata i pokazał, co powinny one zrobić. Spójrzmy na to, co pisały gazety w przeciągu kilku ostatnich lat. O co dbają pozostałe parlamenty? Myślą tylko o tym, co robi prezydent, co robi jego żona. Nie zaczęli nawet dyskusji na temat kryzysu, jaki pojawia się na Ziemi. Jedynym parlamentem, który postanowił rozpocząć dyskusję na ten temat, jest wasz parlament. Jesteśmy bardzo wdzięczni Polsce za to, że dała przykład tego, co demokratyczne i wolne państwo powinno zrobić, by zapewnić taką przyszłość, która pozwoli ludzkości uniknąć rezultatu nadchodzącej katastrofy. Istnieją dziesiątki powodów, poprzez które może dojść do katastrofy środowiskowej. Wprowadziliśmy 100 projektów w 50 krajach po to, by uwidocznić to, że jeżeli nie będzie działań ze strony rządów państw, taka sytuacja może szybko nadejść. Wasz parlament daje przykład tego, co w demokracji i wolności powinno być czynione, by takiej sytuacji uniknąć. Profesor Antonio Tsukiki, prezes Światowej Federacji Naukowców, o tej konferencji podjęła.